Kochane dzieciaki, tak się cieszę. Nie uwierzycie, dostałam mój pierwszy list w życiu. Dzień dobry, Elu. Co robisz? Nie ma dzieci? Nie. O, widzę, że dostałaś list. Tak, tak się cieszę. Nie wiedziałam, że to jest takie przyjemne dostawać listy. Będę musiała też jakiś napisać. Może do cioci. Tak, tak, do cioci. Napiszę. Ciocia, okolice, Okocimia. I już. Elu! Lecz nie adresuj, pisząc do cioci. Kochana ciocia, poczta Okocim. Bo listonoszom trzeba dopomóc. Podaj ulicę i numer domu, imię, nazwisko kochanej cioci, by pan listonosz, no pomyśl sama, nad twoim listem głowy nie łamał. Elu, Elu, zobacz, jak dzieci dokładnie zaadresowały list do ciebie. Tak, tak. A skąd go dostałaś? Z nadmorza. Dzieci piszą, że jest bardzo ładna pogoda i że codziennie się kąpią i w ogóle jest bardzo ślicznie. Dzieci napisały mi też, że kiedy dni są chłodniejsze, przychodzą na plażę, by bawić się z falami w berka. I raz wygrywają dzieci, a raz fale, gdy zmoczą im nogi. Fale próbują tej zabawy nie tylko z dziećmi, ale również z ptakami. Teraz w sierpniu nad Morzem Bałtyckim coraz więcej jest sztormowych dni. Sztorm to silny wiatr, wzbudzający wielkie fale z białymi grzywami. Tylko mewy nie boją się ich. Po locie odpoczywają na brzegu, czekając, co wyrzuci im morze. Ale dzieci nie boją się sztormowej pogody. Lubią patrzeć, jak po wzburzonym morzu płyną statki. Chciałabym kiedyś pojechać nad morze. Dzień dobry! Dzień dobry! Uwaga na kapelusze! Mam dla was nowe hasło do encyklopedii lata. Jakie? Morze! Co wiecie o morzu? Że jest słone. I są na nim fale. Tak. I żyje w nim bardzo dużo zwierzątek. Oczywiście. Zwierzątek? Jakich zwierzątek? A może gąsienice? Elu! Głęboko, głęboko w toniach morskich, wśród raf koralowych, żyją różne przedziwne stworzenia. Czasami trzeba długo poczekać, zanim okaże się, do kogo należy ten długi pyszczek. A rybie paszcze mogą być czasami bardzo duże. Czy nie wydaje wam się, że jesteśmy na podwodnym balu przebierańców, na którym wszyscy chcą zachwycić innych strojem i kolorem? Ale wśród tych kolorowych rybek możemy dostrzec groźnego rekina młota. Rodzina rekinów jest bardzo liczna. I te, które teraz widzicie, wcale nie należą do największych. Ciekaw jestem, czy poznajecie. To ryba piła. W piaszczystym dnie ukrywają się wielkie płaszczki, manty. Czasami trudno je dostrzec, gdy leżą zakopane w piaszczystym dnie. O, znowu ryba piła ze swoim imponującym nosem. A z niektórych ryb możemy się solidnie uśmiać. Czy ta nie przypomina wam statku podwodnego? A może młotek? Chyba każdy chciałby poznać podmorskie głębiny.
różne inne ryby. Bardzo dużo gatunków. Panie redaktorze, jakie zwierzęta żyją w naszej rzeczce? Zaraz sami się przekonamy. Urządzamy wyprawę nad rzekę. Elu idzie z nami? Czy idę? Pewnie, że idę. Uwielbiam koszykowe wycieczki. Ale weźmiemy ze sobą kanapki, dobrze? Basiu, tu stoi koszyk z kanapkami, weź go. Idziemy. Oczywiście, że rośliny wodne nie rosną w takich oto miseczkach, ale chciałam wam pokazać z bliska to, co zobaczycie na pewno w czasie wakacji. W tej miseczce rzęsa i mała, drobna jak kaszka manna roślina. To wolfia bezkorzeniowa. Rzęsę spotkacie w każdym stawie, w każdym kaczym dole, na każdym jeziorze i nawet w wolno płynących rzekach. Malutkie, delikatne, zielone roślinki pokrywają, jak dywanem, całą powierzchnię wody. Bardzo chętnie są jadane przez ptaki wodne. Jak wyciągniecie taką roślinkę z wody, okaże się, że jest zbudowana z małych, zielonych listków i każdy z nich ma mały korzonek. Tym korzonkiem z wody pobierają bardzo ważne substancje i tylko dzięki temu mogą żyć. Wiecie, rzęsa nie kwitnie, nie można znaleźć nigdy jej kwiatów. No dobrze, to skąd jej tak wiele się bierze? Te listki rozrastają się, jakby pączkują i przez cały rok wytwarzają mnóstwo małych listeczków i w ten oto sposób tworzą się takie zielone kobierce rzęsy. A druga roślina, która obok rzęsy może się zdarzyć, to najmniejsza roślina na świecie. Nazywa się wolfia. Spróbujcie, a może gdzieś w czasie waszych wędrówek letnich uda wam się coś takiego dziwnego znaleźć. Mała zielona kaszamanna pływająca po wodzie. A na dużych jeziorach możecie spotkać duże liście pływające po wodzie. O takie. Jak będziecie płynąć kajakiem albo łódką żaglową z rodzicami, popatrzcie. Po wodzie pływają duże liście. Owalne albo takie okrągłe. Ta z owalnymi liśćmi ma kwiaty żółte. To grążel żółty. Pamiętajcie, jest pod ochroną, także nie zrywajcie ich lepiej, tylko się im przyglądajcie. A ta z obrągłymi ma piękne, białe kwiaty. To grzybienie białe, a inaczej zwane są liliami wodnymi. Te piękne, białe kwiaty lilii wodnych o godzinie 4 po południu zamykają się. Bez względu na to, czy jest słońce, czy nie. Za to grążele kwitną do późnego wieczora. Takie oto długie ogonki liściowe wyrastają z podziemnych, zagłębionych w mule kłączy, czyli łodyg grzybieni. A na końcu tego ogonka jest duży liść, który pływa po wodzie. Obydwie te rośliny, pamiętajcie o tym, są nie tylko chronione, ale też trujące, więc tym bardziej nie należy ich zrywać. Panie redaktorze! Dzisiaj bardzo dużo nazbieraliśmy hasłów do naszej encyklopedii. Tak, a jak? Morze, alki, rekiny. A ja? O! Na pytania niecierpliwe odpowiedzi zna właściwe, zawsze pewnie ich udziela. Ela,
encyklopedia.